jak na drugi mecz. Czy w tym meczu może wydarzyć się coś zaskakującego? Myśmy wyhrali 6,5 na 1,5 doma, że czy oczekujemy niečo, co by nás mohlo prekvapiť v tomto zápase? Každý zápas je ťažký. Neočakávam, da by nás prekvapilo, ale očakávam, da bude dobrý zápas. Očakávame, že meč bude bardzo dobrý. Nechcem prepovedať, aké będą vyniky, ale každý meč v takým ukladzie, jak jest Liga Mistrzów, jest ciężki. Rekord kręgielni tutaj w Tarnowie Podgórnym należy do Wilmosza Zawarki. 667 kręgli, zdobyte w 2011 roku na Liga Vector Masters Cup. Jak sądzicie, któryś z waszych zawodników jest w stanie to pobić dzisiaj? Teraz myślę, że nie jest tak w formie, żeby mógł 100% powiedzieć, żeby zruszył ten rekord, ale myślę, że jak będzie grał dobrze, myślę, że będzie blisko. No będzie walczył, dlatego żeby mógł zrobić coś, a kiedy muszę otwarcie powiedzieć, że nie jest na razie w takim formie jak w tamtym czasie. No przeciwko temu będziemy wszystko robić dlatego, żeby wygrać i żeby najlepsze wyniki zrobić. Super, a zapytam, bo no, serce z Polakami, więc zapytam, co pan sądzi o polskiej drużynie tutaj z Tarnowa Podgórnego? Jak odnotujesz ich drużynę? Drużynę wyborne, podmienki wyborne, team dobry, musi się samo pracować i więcej trenować. Układy są bardzo dobre tutaj w Tarnowie Podgórnym, i tory są bardzo dobre i zestaw drużyny na ten czas bardzo dobry, tylko potrzebny więcej pracować, trenować i no, grać, bo niestety polska liga, jak wiemy, nie jest bardzo dobra. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia oczywiście w meczu. Chciałbym jeszcze zamienić parę słów po meczu, tak żebyśmy mogli podsumować to, co się będzie działo przez najbliższe 3 godziny. Dziękuję bardzo. A teraz z nami Piotr Nowak, prezes klubu Vector, ale również właściciel tego obiektu pięknego, na którym tutaj będziemy 3 godziny pasjonować się kręglarstwem klasycznym. Co pan sądzi o tym wydarzeniu w ogóle tutaj? Dla nas jest to no, niezwykłe przeżycie, bo po raz pierwszy gościmy najlepszą obecnie drużynę, można powiedzieć, na świecie. No na pewno zbieramy doświadczenia, bo to są pierwsze występy w Lidze Mistrzów, właśnie drugie już, bo kiedyś graliśmy z drużyną Mark Petroskopie. No mam nadzieję, że zawodnicy staną na wysokości zadania i dzisiaj no, wniosą się na wyżyny i być może nawiążą walkę z tą najlepszą drużyną. Wszystko jest jeszcze możliwe. Właśnie, czy są jakieś szanse, jak pan docenia? No, wygrać w dwóch meczu będzie trudno, no, ale chociaż dobrze się zaprezentować na naszej kręgielni, może pobić rekord polski drużynowy, zobaczymy. Ja wierzę w nich, myślę, że będzie dobrze. Ja myślę, że generalnie ten mecz to jest wspaniała promocja, wiadomo, że szanse są mizerne, natomiast właśnie widzimy młodych zawodników z klubu. Klub się prężnie rozwija? Na razie nie narzekamy. Młodzież naprawdę nas tutaj bardzo cieszy, bo wyniki, które osiągają, predysponują naszą dyscyplinę, jak chodzi o Tarnowo Podgórne na drugie miejsce, jak chodzi o ilość zdobytych punktów w różnych klasyfikacjach. No mamy medalistkę, multimedalistkę z zeszłego sezonu, Dosię Leopold, która zdobyła 5 złotych medali w kategorii juniorek, więc to jest naprawdę wybitne osiągnięcie, jak chodzi o kręglarstwo klasyczne w Polsce. Czyli o przyszłość nie trzeba się martwić, zarówno klubu, jak i polskich kręgli. Życzę powodzenia w tym meczu, przede wszystkim wspaniałych wrażeń, no i chyba 700 sobie wszyscy życzymy, żeby w końcu tutaj zaświeciła się na totalizatorze. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać, ale będzie dobrze, zakładam, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz przed nami Jarosław Michalak, trener, pierwszy sezon w roli trenera. Trener, który przez wiele lat tutaj drużynę wspierał jako zawodnik, teraz też jeszcze nie położył licencji, jak to się mówi, na półkę. Przede wszystkim Jarek, denerwujesz się tym meczem? No, nerwy są, ale też podchodzę do tego spokojnie. No,
przeciwnik niezwykle wymagający, zadanie bardzo trudne. Ja myślę, że no wszystko w rękach zawodników. No jeśli staną na wyżynach i zagrają na poziomie swoich rekordów życiowych, to jest szansa, jest możliwość ich pokonania, ale trzeba stanąć naprawdę na wyżynach i zagrać pod rekordy życiowe. No właśnie, drugie pytanie, jakie przygotowałem do Ciebie, to czego oczekujesz od meczu? Właściwie już odpowiedziałeś, rekordów życiowych i w tym opatrywać szansę na zwycięstwo. Ja przyznam Ci się, że zrobiłem statystyki przedmeczowe i jeśli sumujemy wszystkie rekordy życiowe naszych 6 najlepszych zawodników, wówczas mamy ten wynik lepszy niż średnia podbrzeżowej we wszystkich kolejkach dotychczas rozegranych w słowackiej lidze. No tak, ale jak dobrze powiedziałeś, to my musimy pokonać rekordy życiowe, żeby wyrównać ich średnią. No troszeczkę brakuje, ale ja myślę tak, no dopóki kula w grze i się toczy, wszystko jest możliwe. Czasami, tak jak w sporcie, zależy trochę od szczęścia, od danego momentu, czasami od jednego rzutu. Tu zwycięstwo. I czasami na fali można iść, więc wszystko jest otwarte, jeszcze nie oddaliśmy ani jednego rzutu. Nie jesteśmy na pozycji straconej. Będzie trudno, będzie ciężko. Nie gramy z najlepszą drużyną, zwycięzcą Champions League ubiegłego roku, ale będziemy walczyć, damy z siebie wszystko. No właśnie, jaka taktyka? Jaką przyjąłeś taktykę Ty jako trener? No ciężko jest na te armaty spod Brezowej no, jakąś taktykę to ustawiać. Właściwie jakbym to nie ustawił, to zawsze można powiedzieć, że można to zrobić inaczej, można to zrobić odwrotnie. No, chcę wystawić zawodników dobrych na początek, no, działa mam w środku. No, jeśli się uda w pierwszym bloku zawalczyć i nie przegrać 2-0, a będzie 1-1 lub 2-0 dla nas, to otwarcie by było rewelacyjne. Będzie bardzo trudno, gra Wilmo Zawarką i świata. No zobaczymy. Ale gra również Jarek Bąk. No właśnie, no gra na swojej kręgieni. Oni grali też pojedynek w Podbrezowej. No tam Jarek przegrał prawie 70 kręgli. Ale teraz gramy w Tarnowie. No zobaczymy, jak oni się tu znajdą, jak im to będzie szło. My mieliśmy małe kłopoty na ich kręgieni. No oni tu, ci najlepsi, trochę grali. No zobaczymy. Dobrze, wracaj do zespołu. Liczę na wasze zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Po meczu również króciutki wywiad. Tak? Okej, dziękuję. No i zaczynamy już to, na co czekaliśmy. Pojawili się na kręgielni zawodnicy. Jarosław Bąk na torze numer 1, a jego rywalem absolutna gwiazda kręglarstwa klasycznego, człowiek, który ma szansę przejść do historii tej dyscypliny, czyli Wilmożdż Zawarko. Wilmożdż Zawarko, który niemało, że ma rekord tej kręgielni, 667 kręgli, to już powtarzaliśmy. Ma rekord świata oficjalny, 728 kręgli, ale również ma rekord nieoficjalny, 744 kręgle. To są absolutnie bombowe rezultaty. Nie wiem nawet, jakie słowo znaleźć na to, co wyczynia ten zawodnik. Co prawda trener mówi, że nie jest jeszcze w tak wybornej formie. To już powtarzał na Mistrzostwach Świata, że te przygotowania nie było takie optymalne. No, tutaj mówimy o jego optimum, wyznaczonym bardzo wysoko. Zobaczymy. Co ciekawe, to też chciałbym zaznaczyć. Jarek Bąk był rekordzistą tej kręgielni do momentu, kiedy pobił go właśnie Wilmożdż Zawarko w 2011 roku. I to były bardzo zbliżone rezultaty. 661 kręgli było Jarka, 667 jest Wilmosza. Spotykają się obok siebie. No
nie ma jaka lepszej okazji, jak ten rekord zabrać tym bezpośrednim pojedynku. Tym bardziej ciekawa konfrontacja, tak jak powiedziałeś, dwóch rekordzistów. Były rekordzista kręgielni, kontra ten aktualny. No, miejmy nadzieję, że Jarosław Bąk zdoła sprawić niespodziankę i nawiązać równą walkę z Wilmoszem Towarką. Tak jest. W drugim pojedynku mamy Tomka Masowskiego, to jest zawodnik z troszeczkę młodszego pokolenia, jakby tak można rzec, ale ma przeciwko sobie też bardzo dobrego zawodnika, Milana Tomkę. Milan Tomka w tym momencie, co prawda na Mistrzostwach Świata grał słabo, jeśli chodzi o jego możliwości, natomiast wiem, że w tego typu meczach, w tego typu pojedynkach to jest bardzo trudny rywal, on bardzo dużo wygrywał takich pojedynków face to face, jak to się mówi, w różnych turniejach na południu Europy, także myślę, że tutaj Tomek też ma trudne zadanie, ale myślę, że nie jest bez szans. W końcu gra u siebie. Na papierze troszkę to wygląda jak rywalizacja Dawida z Goliatem, no ale miejmy nadzieję, że ten mniejszy, ten klub skazywany troszkę na pożarcie zdoła nam przysporzyć miłych chwil i będziemy naprawdę w świetnych nastrojach komentowali te zmagania. Zgadza się. Długo czekaliśmy w ogóle, aż polska drużyna zagra Champions League. Niestety kilka lat temu, kiedy ostatnio Alfa Vector grała w Champions League, zostały zaostrzone troszeczkę możliwości dostania się do tej Champions League. Trzeba zajmować bardzo wysokie miejsce w pucharach Europy lub świata. To powoduje, że łatwo polskim drużynom nie jest. Natomiast w tym sezonie bardzo dobry rezultat zanotowała Alfa Vector właśnie na Pucharze Europy, piąte miejsce. No i udało się w końcu awansować, ale mamy też drugą drużynę, Polonię Leszno, która dzisiaj gra w Lesznie z Pogromcą Podbrzeżowej z półfinału Pucharu Świata z austriackim Polkiem. Tam też się toczy w tym samym czasie pojedynek. Tam Polonia na wyjeździe przegrała 7-1, także jeszcze w trudniejszej sytuacji, ale myślę, że dla polskich kibiców jest to okazja do zobaczenia ponownie gwiazd światowych kręgi. Najważniejsze, że polskie kluby właśnie rywalizują, że uczą się, bo przecież takie mecze to jest też ogromna nauka dla zawodników, możliwość podpatrywania tych najlepszych z najlepszych, również fajna atrakcja dla kibiców, którzy przyjdą, zobaczą na żywo Wilmosza Zawarkę, zobaczą jak ten zawodnik się porusza na kręgielni, jak wykonuje swoje rzuty. Również dla tych młodych, dla tego młodego narybka kręglarskiego, no jest to świetna sprawa, rozgrzewać się, grać na chwilę przed występem tych najwspanialszych aktualnie zawodników na świecie. Właśnie, dość licznie zgromadzona publiczność, jeśli chodzi o Tarnowo Podgórne, bo tu generalnie nie jest jeszcze to taki sport popularny. Jest to małe miasteczko pod Poznaniem, dość bogata gmina, która ma w tej chwili jedną z najlepszych polskich drużyn kręglarskich. Jest to świetna promocja, myślę, też Tarnowa Podgórnego. Nasza relacja robi też swoje. Tak, pozdrawiamy jest. Wszystkich sympatyków kręglarstwa, którzy usiedli dzisiaj przed monitorami i wspólnie z nami oglądają ten mecz. W tej chwili trwa rozgrzewka 5-minutowa, w której zawodnicy jeszcze rozgrzewają się i przygotowują do tych najważniejszych rzutów. Przypomnę, że mecz składa się z 6 pojedynków. W jednym bloku grają 2 pojedynki na sąsiednich torach, czyli na 1-2 i na 3-4 zawodnicy rywalizują ze sobą w 4 setach. Te 4 sety, kto wygrywa więcej setów, ten wygrywa pojedynek, zdobywa punkt dla swojej drużyny. Także jest 6 punktów do bycia setów. A za sumę kręgli drużyna otrzymuje 2 dodatkowe punkty, także jest 8 punktów do zdobycia w meczu. Jeśli chodzi o Champions League i o dwumecz, tutaj decyduje suma z wygranych meczy, czyli jeśli Alfa Vector Tarnowo Podgórne przegrała 6,5-1, teraz musi odrobić tę stratę, czyli musi wygrać 7-1. Ostatnie słowa speakera, teraz już zapanuje cisza na kręgielni. Sędzia zarządził koniec rozgrzewki i za chwileczkę rozpoczniemy pierwsze pojedynki. Thank you.
przypomnijmy, tor numer 1 Jarosław Bąk, tor numer 2 Wilmos Zawarko i oni stanowią pierwszą parę, która rywalizuje ze sobą. Anna 3-4, Tomasz Masłowski i Milan Tomka. Myślisz, że Wilmos będzie w stanie pobić rekord? Bo już w Lesznie właściwie ta jego forma nie była chyba taka, jaką by sobie wymarzył w Lesznie na Mistrzostwach Świata. Sam jestem ciekaw właśnie, jak dzisiaj się zaprezentuje. Bardzo ciężko mi mówić o Wilmosie Zawarko, który nie jest w formie, a gra tak kosmiczne wyniki. On zawsze jest w stanie pobić rekord. Myślę, że tu duże znaczenie ma po pierwsze, jak gra przeciwnik obok. Czy może się wyłączyć z myślenia o tym pojedynku, a skupić się na wyniku. Wszystko zależy od torów, od tego, od przygotowania obiektu. Ja myślę, że tutaj akurat w Tarnowie Podgórnym ta kręgielnia zawsze jest fajnie przygotowana i można osiągać tu wysokie rezultaty. Wilmos zaczął od dziewiątki, co widzieliśmy, także myślę, że utwierdził się w przekonaniu, że kręgle się przewracają odpowiednio. Ale również nasz zawodnik na poziomie trzecim zaliczył 9 punktów. No i aby to był dobry początek czegoś naprawdę dobrego dla Alfy Wektor. Mecz zaczął się z wysokiego poziomu, można tak nazwać. No i na hali również dosyć głośno się zaczęło robić. Te przyśpiewki, które doskonale znamy z kręglarni. To wsparcie jest bardzo potrzebne, szczególnie na początku, żeby zawodnicy się rozluźnili. Jarek bądź świetnie rozpoczął. Jarek też przed samym meczem miał troszeczkę kryzys formy, słabszy start na indywidualnych mistrzostwach Polski, które były tydzień temu rozgrywane w Tomaszowie Mazowieckim. Ja myślę, że to jest zawodnik, który jest bardzo waleczny i dzisiaj pokaże klasę. Na mecz z taką ekipą na pewno nie trzeba się jakoś szczególnie mobilizować, bo ta mobilizacja wychodzi sama z siebie, tym bardziej na swoim terenie, tym bardziej z możliwością tego, że inni widzowie, którzy nie są obecni na kręgielni, nie mogą obserwować te poczynania za pośrednictwem oczywiście transmisji internetowej, więc te wszystkie czynniki jakoś tam, myślę, wpływają mobilizująco na naszych zawodników. Doskonale gra Jarek. Nie daje się Wilmoszowi tutaj na samym początku rozgrywki. Ja tak obserwowałem Wilmosza właśnie na Mistrzostwach Świata i twierdzę, że bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o technikę, o powtarzalność, o wysokie wyniki. Natomiast gdzieś tam z tyłu głowy, chyba jak się go przytrzyma dłużej, w niepewności zaczyna popełniać błędy. I taki plan ma chyba Jarek Bąk, który w kolejnym rzucie oddaje 9. No o tym nawet mówił trener Wilmosza Zawarki w Lesznie, że Wilmosz jeszcze nie jest tak psychicznie do końca ukształtowany, jakby chciał i stąd nie było, powiedzmy, takich wyników świetnych, na jakie liczyliśmy wówczas, bo gdzieś tam marzyliśmy o tym, że w Lesznie padnie rekord świata, tego nie było. Bo chcę pomyśleć, co będzie, jeśli Wilmosz ten element poprawi, czyli ta koncentracja w tych decydujących momentach. Ósemka na torze trzecim w wykonaniu Tomasza Masłowskiego. Bardzo nas to cieszy. I ósemkę również zalicza Jarosław Bąk. Bardzo świetna dobry gra. Początek. 69 punktów na 9 rzutów. 68, przepraszam. To jest idealna taktyka właśnie na Wilmosza. To, że czwarty Milan Tomka zalicza dziewiątkę. Wilmos gra taki specyficzny rzut, takie troszeczkę odrzucone są te rzuty do uciekniętych kręgli i zawsze liczy na podcięcie pierwszego kręgla, wtedy musi najwięcej przewracać dziewiątek. Pierwsze 10 kubiarka, Bąka 75 kręgów. 68 było w 10 rzucie. Ja
Ja myślę, że też te pierwsze rywalizacje na pierwszych torach, jeżeli ułożyłyby się po naszej myśli, to bardzo dałyby takiego pozytywnego kopa pozostałej części ekipy, więc tym bardziej ważny jest ten początek, żeby dobrze zacząć pierwszego seta i potem na takiej wznoszącej fali można rywalizować dalej. Tak jest, trzeba szukać tego wiatru, który zawieje w żagle. A tak jak mówisz, ten pierwszy blok jest bardzo ważny dla całej drużyny. No Milan Tomka troszeczkę już odskakuje Tomaszowi Masłowskiemu, tym bardziej, że kolejna dziewiątka na jego koncie. I najbliżej setki jest w tej chwili właśnie Tomka, ale Jarek Bąk serwuje nam dziewiątkę. Świetna atmosfera na kręgielni w Tarnowie Podgórnym. Bardzo głośno. Przekrzykują się obie drużyny, które stoją obok siebie. Przyznam szczerze, że muszę opanowywać się przed tym, żeby nie zacząć śpiewać z zawodnikami, ponieważ grałem tutaj przez 10 lat. Także jeszcze mam w sobie tą taką pobudzającą chęć do no to na pewno te wspomnienia wracają, prawda, przy takiej okazji, takiego wielkiego meczu. Tym bardziej, że właśnie w poprzednim meczu Champions League, czyli tam, nie pamiętam, chyba 6 czy 7 lat temu grałem z tą drużyną. Grałem w meczu, także w obu meczach wtedy. Także na pewno jestem z chłopakami tutaj z całym sercem. I tym razem 7 punktów po stronie Jarka Bąka, a szóstką odpowiada Zawarko. To był ostatni rzut Jarka do pełnych, 109 kręgi. No na razie jedynie Tomasz Masłowski nie przekroczył granicy 100 punktów. Z kolei Milan Tomka, czyli jego rywal, już 110 oczek. Najlepszy wynik na kręgielni w tej chwili. Świetne rozpoczęcie Jarka. Nie mało, że wygrał zdecydowanie rzuty do pełnych, rozpoczął od zbieranych, także myślę, że jest w wielkim sztosie w tej chwili. Oby tak dalej. Pojedynczy kręgiel został do zbicia dla Tomka Masłowskiego i oczywiście uda się, tak jest. Troszeczkę nie przypilnował w tej chwili Jarek rzutu do pełnego ustawienia, ale tak się mówi w naszym świadku, że jeśli pierwszy kręgiel jest jeszcze na szachownicy, zawsze układ jest do zbicia w jednym rzucie. Trójkę dobił Jarek Bąk. Odwrócona szóstka. Wykonaniu Wilmosza. Najprawdopodobniej będzie grał teraz 2-1. Zbliżamy się już do tych najważniejszych fragmentów pierwszego seta. Ostatnia dziesiątka rzutów. Troszeczkę nie wykorzystuję teraz tego momentu, który się przed Jarkiem pojawił. Możliwość zwycięstwa. Troszeczkę się nam przejechał na tej dziewiątce, ale mam nadzieję, że szybko pozbiera te dwa pozostałe kręgle i... Aj, teraz niestety... Ale minął również kręgla Dymka Zawarko. Ale tylko jeden z dwóch. Trochę radości za to. Wlał w nasze serca Tomasz Masłowski, zbił dziewiątkę. Jeszcze przydałaby się teraz taka powtóreczka wykonaniu Tomka. Zawarko pewnie zbija ostatni kręgiel, no i zobaczmy tor trzeci, Tomasz Masłowski. Czy będzie powtórka? Środek wybija Tomek. Tak zerkam na Jarka Bąka, ponieważ stracił on tą przewagę, którą uzyskał. Jeszcze co prawda ma parę kręgi przewagi, ale teraz już nie można popełniać błędów. Tym bardziej, że bardzo dobry rzut Zawarki, 8 punktów. No marzy nam się dziewiątka teraz na torze pierwszym. Obyśmy ją wywołali.
granica błędów, margines błędów już jest właściwie zerowy. Nie można sobie pozwolić w tych ostatnich rzutach na słabszą próbę, a... Gdzieś tam widzę zawahanie w głowie Jarka. Kolejne rozbicie nieudane do pełnego ustawienia. Ojej, świetnie, zagrał Tomek, niestety minął troszeczkę się z kręglem wystawionym z przodu i nie udało się podciąć kręgi. Troszkę wymyka się ten set spod kontroli Jarkowi. Świetnie, teraz zagrał do tego ustawienia Jarek. Myślę, że Willi potrzebuje jakieś dziewiątki tutaj wzbieranych, żeby zdecydowanie wyprzedzić Jarka, więc teraz po prostu nie popełniać błędów. Najlepszy na kręgielni w tej chwili jest Milan Tomka, 147 punktów, tor numer 4. Ale cały czas jeszcze Tomek ma szansę tą różnicę odrobić, ponieważ w tej chwili ma Milan dwa kręgle rozstawione, także nie jest w stanie zagrać w rzutach. 150 parę kręgli, tak zakończy Milan ten tor. Przydałyby się z dwie całe Tomka. 7, a i myślałem, że jeszcze ta ósemka już przed... I to jest właśnie mistrzostwo w takim ważnym momencie. Dziewiątka, wykonanie Williego Zawarko. No i właściwie te nasze dywagacje o tym, że ta jego odporność na stres jest niewielka, spłonęły w tej chwili, bo w najważniejszym momencie Zawarko rzuca dziewiątkę. No te dywagacje nasze wydają się śmieszne. Ale to jest sport i to jest cały urok kręglarstwa klasycznego, że nie da się niczego przewidzieć do końca. Zawarko teraz wdaje się w dyskusję ze swoim trenerem. 150 punktów na jego koncie. Ciekawa sytuacja. Teraz Willi musi dotrafić. Nie. Wiedziałem, że nie trafi, bo zbyt grubo zagrał na pierwszego kręgla. Troszeczkę zdziwiony. Ale niestety zmarnował. Zmarnował szansę. Szkoda Jarego. Niecodziennie, mimo Zawarko gra 150 kilka kręgli. Świetny rzut, ale troszeczkę za późno. Jednym kręglem przegrywa Wielka szkoda. Jarek. Wielka szkoda, bo tak naprawdę to popełnił kilka niepotrzebnych błędów, bo nietrudnych ustawień. Jeszcze dziura gdzieś tam po drodze. Szkoda. Był do wygrania ten set, to nie ulega kwestii. Można rzec, że przegrał wygrany tor. Ale jeszcze trzy sety przed nim, więc wszystko można zreperować, wszystko można naprawić. Seta wygrywa oczywiście również Milan Tomka. Pierwszy set drugiego meczu pierwszej rundy Champions League pomiędzy Alfa Wektor Tarnowy Podgórne i Zelezjarne Podbrzeżowa. Mamy 1-0 w obu pojedynkach pierwszego bloku. To jest w ogóle ciekawa historia, jeśli chodzi o Słowaków, bo oni pochodzą z małego miasteczka, mówię, klub Podbrzeżowa to jest bodajże niespełna 5-tysięczne miasto, a taka potęga, jeśli chodzi o kręglarstwo, to jest ciekawa historia. Jak to w sporcie jest, jest pasjonat, który ma troszkę więcej pieniążków. Mówię o właścicielu firmy, która jest tytułowym sponsorem tej drużyny. Miłośnik kręglarstwa stworzył swój team, ściągnął, a niemało, że trenera serbskiej reprezentacji do prowadzenia klubu. Sprowadził czołowych zawodników świata, no i ma, że tak powiem, małą Barcelonę u siebie. Tak, i Zawarko służy jako Leo Messi. A umówili się chyba z Jarkiem, bo podwójcy sobie bocznej strzelili teraz w pierwszych rzutach. Być może grają na remis. Szkoda, bo Jarek mógł ukuć w tym pierwszym secie Mimosza. Byłoby ciekawie. To znaczy dalej jest ciekawie. Zbyt dużo.
z środków gra niestety Tomek Masowski, tak to uważam, że często zdarzają mu się rzuty do pierwszego kręgla zbyt głęboko w środka deski. A Milan Kopka na razie w pierwszym sezonie w bardzo dobrym tempie. Usłyszał mnie chyba Tomek, bo w tej chwili oddał rzut tak troszeczkę ucieknięty, także trener mu tam musiał podpowiedzieć, aby nie grał tak głębokich rzutów. A ze swojego doświadczenia, jak ty właśnie komunikowałeś się z trenerami grając na kadrze? Czy to do ciebie jakoś docierało? Te, powiedzmy, porady trenera, czy raczej byłeś tak odłączony, że nawet za bardzo nie zwracałeś uwagi na to, co szkoleniowiec podpowiada? Znaczy, cała sztuka na tym polega, żeby się wyłączyć całkowicie, można powiedzieć. Jak człowiek jest w formie, to wówczas nie potrzebuje podpowiedzi i tak naprawdę nie nasłuchuje tego, co się dzieje z tyłu. A jeśli zawodnik zaczyna popełniać błędy, no to tej pomocy oczywiście szuka również u kogoś, kto, do kogo ma zaufanie. Ja myślę, że Jarek jest trenerem, do którego no tutaj zawodnicy mogą mieć zaufanie, ponieważ jest to człowiek, który grał bardzo dobrze w kręgle, nadal gra, więc jego doświadczenie jest duże. Z drużyną jest od samego początku, tą, która w Tarnowie Podgórnym powstała. Także no, pełne zaufanie do tego człowieka na pewno mają zawodnicy. No, to generalnie jest to drużyna przyjaciół, tak można powiedzieć. To jest pewnie nasza jakaś recepta na sukces, jeżeli jest dobra atmosfera w drużynie, jest taki właśnie, jak to się popularnie mówi, team spirit, to wtedy łatwiej jest osiągać sukcesy i dobre wyniki. Dokładnie, no tutaj naszym problemem jest to, że Polska Liga nie jest aż tak silna. Mamy bardzo mało klubów, jeśli chodzi o to, o te, które występują w Superlidze Kręglarskiej. I stąd jest mało meczy o wysoką stawkę. Tak naprawdę w polskiej lidze liczą się w tej chwili dwa zespoły tak poważnie. To jest właśnie Alfa i Polonia Leszno. Te dwa zespoły jak ze sobą rywalizują, no to można powiedzieć, jest to mecz podwyższonego ryzyka, jak to na stadionach się mówi. Idzie na noże. No, czym, ono oczywiście nie idzie na noże, jest to spokojna zawsze atmosfera. Natomiast no, te drużyny lubią ze sobą rywalizować, tak to nazwę, w sportowym duchu oczywiście. No ale takich meczów jest zbyt mało. Tego typu mecze właśnie z takimi drużynami to jest coś, z czego się najwięcej wynosi i zawsze jest ta chęć jeszcze dalej trenować. Więc oby jak najwięcej takich imprez, takich spotkań. A wtedy i zawodnicy, myślę, będą jeszcze bardziej wytężać pracę na treningach. Zainteresowanie ze strony kibiców będzie wzrastało, o to przecież chodzi. Cały czas na stykach gra Jarek z Dimoszem. Tutaj rywalizacja na półtorach czy 4 jest mniej ekscytująca, jednak tutaj Milan Tomka podjeżdża coraz bardziej Tomkowi Masowskiemu. Równą formę trzyma Milan Tomka właściwie od pierwszego rzutu. A trochę tej precyzji, trochę tej powtarzalności brakuje Tomkowi Masowskiemu. Stąd taki, a nie inny rezultat. Pierwszy pomóż! Ale błędy popełnia również Will Zawarko, przez chwileczkę boczny bój. Do 13 rzutu zbiera się Tomasz Masłowski. 13 na bardzie. 6 punktów zgromadzonych w tym rzucie. Bardzo równo gra Milan Tomka. Cały czas trafia swoją prawą uliczkę, w którą celuje. Dobry żeglarka Bąka, który w tej chwili w 13 rzutach zgromadził 74 kręgle. Mimo Zawarko, który gra obok,
13 rzutach 77 kręgi. Grania w tym secie. Pytanie, jak tą końcówkę rozegrać? No zdecydowanie musi lepiej zagrać zbieranych. Jarek nie popełniać błędów, które go kosztowały właśnie w pierwszym secie przegraną. To jest cały urok gry zbieranych. Można się zagotować w sobie, kiedy kilka rzutów oddajemy, które przynoszą mizerny zysk punktowy. Trzeba trzymać tym bardziej. Zakończyli grę w pełne zawodnicy top numer 1 Zawarko 93, top numer 2 Jarosław Bąk 87, 106 Milan Tomka na torze trzecim i 89 Tomek Masowski na torze czwartym. A więc tylko Tomka przekroczył granicę. Ale znów doskonale Jarek Bąk zaczyna zbierane. Oby ta dziewiątka tym razem była szczęśliwsza. Żeby kolejne rzuty były tak udane w wykonaniu Jarosława Bąka. Świetne podcięcie Wilmosza Zawarki, okręgli. Za chwilę drugą próbę. Zobaczymy Jarka Bąka, oby była tak udana jak ta poprzednia. Tymczasem Milan Tomka dobija bez problemu. Tutaj Milan Tomka ogrywa zdecydowanie Tomka Masowskiego. To jest 31 kręgi po stronie Milana, 113 po stronie Tomka Masowskiego. Milan Tomka nie udało mu się zbić dwóch kręgli. Jeszcze jeden rzut będzie musiał oddać na dobitkę tego ostatniego. Jarek Bąk próbuje dobić dwie, udaje się. No i trzeba zakasać rękawy w przypadku Bąka, jeśli chce się pokonać Wilmosza Zawarkę w tym drugim secie. Wszystko jest jeszcze możliwe. 9 rzutów przed naszym zawodnikiem, 8 rzutów przed Zawarką, 6 punktów przewagi po stronie zawodnika z Podbrzeżowej. Dobre rozbicie w wykonaniu Jarka Bąka. Dwa kręgle pozostałe. Cały czas Jarek jest blisko Wilmosza. Cały czas go naciska. Ale nie udało się w tej chwili niestety ten rzut Jarkowi. Licząc, że ta ósemka, którą przed chwileczką przewrócił, zmieni oblicze jego gry. Miejmy nadzieję, że to będzie taki moment przełomowy u Tomka Masłowskiego. A tymczasem do całej bramki bije Bąk i 7 punktów ląduje na jego koncie, czyli 130 w tej chwili. Taki rezultat
na koncie Jarosława Bąka. Troszeczkę pechowa ta siódemka, tak zwana szczerbata. Od razu to musimy teraz oddać warek precyzyjny, aby pozbyć się tych dwóch kręgli. Oj, szkoda, wielka szkoda. Znowu powtórka, można powiedzieć, z rozrywki, czyli dziura w wykonaniu Jarka Bąka w tej kluczowej tak naprawdę rywalizacji. No i wydaje się, że już Wilmosz Zawarko nie wypuści z rąk takiej okazji, żeby podwyższyć stan prowadzenia na 2-0. Również 2-0 będzie prowadził po dwóch setach Milan Pomka. Upomnienie sędziego do jednego z dziennikarzy, którzy z przodu zastanęli, migali fleszem po oczach zawodników. Jest to zakazane na kręgielniach, aby podczas gry używać flesza. No zawsze to może wzbudzić jakieś rozkojarzenie u zawodnika, więc trzeba, robi się wszystko, żeby to zawodnik miał jak najlepiej. Ta dziura niestety będzie kosztować wiele naszego zawodnika. 30 rzutów do oddania i tak naprawdę jeden słabszy, jeden nieudany rzut i set znowu wymyka się spod kontroli. Mówiłem, że rzadko Willi gra powyżej około 150 kręgów, w tej chwili zagrał 146, także zdecydowanie jest niezadowolony na razie ze swojej postawy. Być może na jego grę akurat wpływa też dyspozycja Jarka Bąka, który nie naciska go tak bardzo mocno i gdzieś tam najmniejszym pokładem sił, najmniejszym pokładem koncentracji Zawarko prowadzi ten mecz. Pozwolę się nie zgodzić, bo akurat właśnie wydaje mi się przeciwnie. Przez to, że Jarek gra od początku w miarę blisko wynikowo, to właśnie dlatego Wilmosz gra słabiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jeśli poczuje brak właśnie tego kontaktu bezpośredniego, wtedy zaczyna grać wyżej. No to już musielibyśmy przeprowadzić analizę psychologiczną i stworzyć profil psychologiczny Wilmosza, żeby rozwiązać ten problem. Fakt jest taki, że przegrywamy 2 mecze po 2-0 w setach. Nie jest to krzepiące, ale powiedzmy sobie uczciwie, że gdzieś tam spodziewaliśmy się, że tak może być. Tak, ale mamy 2-0, jeśli chodzi o pojedynek Jarka Bąka z Zawarkiem, ale tylko 6 kręgi różnicy w łącznym wyniku, także jeszcze jest pojedynek do wygrania. Niestety trzeba wygrać 2 tory. Na pewno nie można sobie już pozwolić na dziurę. 2 dziury w meczu to już jest za dużo. Szkoda, bo można było tutaj upać na swoją korzyść. A cały czas się obawiam, że Wilmosz może włączyć ten swój 6 bieg i zacząć grać 180-90 i już będzie Jarek szans. No ja myślę, że Wilmosz wrzuci 4 bieg, to już będzie niebezpiecznie, bo na razie to gdzieś tam chyba koło 3 biegu jest jego dyspozycja. A może nie ubrał zimowych opon, a mamy niestety pogodę zimową. 9 brama Śląskiego. Ożywili się kibice Tarnowscy po 9, którą rzucił Tomek Masłowski. Ale Zawarko za to nie chce się jakoś obudzić. 5 na jego koncie. Być może ta śnieżna aura tak na niego wpływa demobilizująco. Teraz dość agresywnie Zawarko, ale słabiutko, tylko 4 punkty. Chyba jakieś tam nieparlamentarne słowa pod nosem sobie wykrzyczał Zawarko. A zaczął będę popełniać drugi chwilę Antonka. 2 nieudane rzuty, 3-4 teraz w boczku. Nasi zawodnicy nie potrafią tego niestety wykorzystać. Chwila zawahania, którą trzeba zawsze jeszcze wzmóc dobrymi rzutami. No
na pewno taki stan nie będzie trwał wiecznie, że Tomka i Zawarko będą rzucać po 5 czy po 4 punkty. Miałem okazję obserwować zawodników Podbrezowej rano na śniadaniu. Zauważyłem, że wszyscy właściwie są rozluźnieni, nie było jakiegoś większego spięcia. Na Kręgielni to rozluźnienie na razie nie przynosi jakichś pożądanych efektów. Czy na pewno ten wynik z Podbrezowej rozluźnił tych graczy? Wiedzą, że mają bardzo dużą przewagę, nie mało, że w umiejętnościach to jeszcze w wyniku, który uzyskał u siebie w pierwszym meczu. Tak podglądałeś ich na śniadaniu, to może zdradzisz, co jedli? Może tutaj jest tajemnica jakaś? Nie, akurat gama jedzenia była dość szeroka, ale jogurciki, chyba wszyscy stawiali na jogurciki. Standard hotelowy, tak? Jajeczniczka, rozumiem. Tak, parówka i jogurcik. Dobra, od dzisiaj zacznę właśnie to sobie serwować na śniadanie. Śniadanie mistrzów. Zawarki. Tylko 55 kręgli miliona Tomki na torze pierwszym. 54, ale w 9 rzutach zgromadził Tomek Masowski. Troszeczkę nie może Tomek wyjść ze środka, tak jak mówię. Zbyt dużo rzutów oddaje do środka. Bardzo niezadowolony jest Wilmos Zawarko. Tym razem trójka ze środka. Nie tak układa się ten ta gra, jakby sobie Wilmos zamarzył. Chciał na pewno pokazać się z bardzo dobrej strony przed polską publicznością. Pamięta starty w Lesznie sprzed niespełna 2 miesięcy. No i wzbudzał zainteresowanie kibiców, co by nie mówić. Autografy, zdjęcia. Tak działa na tych fanów kręglarstwa klasycznego Wilmos Zawarko. Bardzo mało dziewiątek mamy w tym trzecim secie. Blisko teraz był Zawarko, żeby zaliczyć pełną pulę, ale jeden kręgiel został niewzruszony. No zdecydowanie można powiedzieć, że rekord kręgielni w tym bloku nie padnie. Ale mamy jeszcze kilku innych świetnych zawodników dzisiaj, więc jest chociażby Tomasz Pasiak, więc być może ktoś inny. Nie wszystko musi kręcić się wokół Wilmosza Zawarki, który bądź co bądź rozczarowuje dzisiaj. Ja osobiście oczekuję świetnej gry od Iwana. No i jest 9. W końcu 9. Tym bardziej nas to cieszy, że po stronie zawodnika Alfy Wektor. Jest szansa urwać punkty na nowy Tomce, który w tej chwili zakończył pełne 87. Tylko 87 można powiedzieć. I pierwszy rzut do pełnego ustawienia do zbieranych 4 ze środka. Wielka szansa, aby Tomek na tym torze zagrał w końcu tak, jak oczekują od niego wszyscy. No i jest nie najgorzej, 7 punktów. No i ten sygnał, który dał Tomek Masłowski do zbijania dziewiątek, przejął kolejny nasz reprezentant na torze numer 4, czyli Jarosław Bąk. Stówka na jego koncie, równe 100 punktów. I bardzo blisko było, żeby Jarosław Bąk zaczął serię zbijaną od dziewiątki, ale niestety jedyny kręgiel pozostał w pozycji pionowej. Mamy dopiero trzeci set, ale już wiem, że Jarek Bąk będzie bardzo niezadowolony z tego, że nie wykorzystał swojej szansy, bo tak bliski był tego, żeby ograć Wilmosza. To jest kolejny tor, w którym
Jarek jest cały czas na styku z nim, może nawet kilka kręgli prowadzi w tej chwili. No, trzeba sobie powiedzieć, że taki wynik idzie w świat, jeżeli pokonuje się Zawarkę, to zaraz wszyscy o tym słyszą. Niestety dziura Tomka Masłowskiego na torze drugim. Te dziury są przekleństwem dzisiaj zawodników Alfy Vector. Tylko kluczowe jest w tym, co powiedziałeś, to słowo jak. Jak się wygra, to idzie w świat, niestety. No, gdyby babcia miała wąsy, by była dziadkiem. Ale żeby właśnie wygrać, to trzeba oddać 120, no może nie perfekcyjnych rzutów, bo na Zawarkę dzisiaj nie potrzeba wielkiej perfekcji, ale to muszą być 120 naprawdę solidnie oddanych rzutów. Męczy się na torze pierwszym Milan Tomka. Może też tak być, że na tym pierwszym torze ci kibice, którzy gdzieś tam z boczku obserwują grę, w jakiś sposób deprymują zawodnika. Przeważnie jednak trybuny są przed graczami, za graczami i wtedy nie ma tego bezpośredniego kontaktu. No być może akurat tam na trybunach jakaś ładna dziewczyna jest i ona tak wpływa na zawodników. Rozumiem, że ty już kogoś wypatrzyłeś. Nie, ja tak w ciemno strzeliłem. Szukając jakiegoś usprawiedliwienia dla Milana Tomki, bo te dwa pierwsze sety były w jego wykonaniu zdecydowanie lepsze. .120 na koncie Wilmosza Zawarki, a 123 ma Jarek Bąka, więc znowu jest bardzo blisko, żeby pokonać Zawarkę. Ojojoj, a Milan Tomka do trzech kręgli dziura, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest gdzieś tam chyba kula wyśliznęła mu się z dłoni w ostatnim momencie i już nie zdążył zamknąć dłoni, żeby tak tą kulę postać w lewą stronę i minął kręgle, trzy kręgle. No i co by nie mówić, Maćku, to jest szansa, żeby w tym trzecim secie dwaj nasi zawodnicy wygrali. Tak, to będzie takie przebudzenie, myślę, że na torach i na trybunach. Ale poczekajmy, są zawodnicy, którzy w kilku rzutach potrafią przechylić szale na swoją korzyść. Być może będziemy świadkami odrodzenia dosłownie niczym Feniks z popiołów ekipy Alfy Vector. Oby tak było. Cały czas na stykach Jarek z Wilmoszem. Bardzo ciekawy pojedynek, to co mówiliśmy. Przed samym pojedynkiem są zawodnicy tutaj na kręgielni Tarnowie podobnie dysponowani, podobne wyniki, jeśli chodzi o najlepsze osiągnięcia na tej kręgielni tych zawodników. I bardzo podobnie grają również dzisiaj. Jeszcze jeden kręgiel do zbicia u Wilmosza, oczywiście jest zbity. I cała dziewiątka będzie przed Jarkiem Bąkiem. No nie muszę mówić, o czym byśmy teraz sobie marzyli, ale niestety te marzenia się nie spełnią, 5 punktów. Niestety ten rzut, który oddał w tej chwili Tomek Masłowski, zdecyduje o jego przegranej na tym torze. Szkoda, bo również mógł urwać punkcik bardziej doświadczonemu Słowakowi. Fatalne ustawienie kręgli w tej chwili u Masłowskiego. O, żeby Jarek Bąk postawił w końcu kropkę na D w tym trzecim secie. Gdzieś tych pierwszych dwóch zabrakło właśnie tego doświadczenia, tych jednego rzutu tak naprawdę, żeby te sety wygrać. Tu jest zdecydowanie bliżej, ponieważ Jarek prowadzi. Dwa rzuty do końca, pełne ustawienie, 145 kręgli na totalizatorze. W wykonaniu Jarka Bąka, Wilmosz Zawarko, 28 rzutów i 139 kręgli, również pełne ustawienie. To jest 6 kręgli, tylko dziewiątka ratuje Wilmosza Zawarkę. Właściwie dwie dziewiątki musiałby oddać, żeby tutaj nadgonić. Myślę, że... Zobaczmy Zawarko. Nie ma dziewiątki i set na korzyść Jarka Bąka staje się faktem. A co ciekawe, również na sumie prowadzi Jarek Bąk, także jest jeszcze cały czas szansa, cień nadziei na wielką chyba niespodziankę w pierwszym bloku dzisiejszego meczu. No
No jak to w tej piosence, wszystko się może zdarzyć, jak się okazuje. Dwa sety przegrane nie skreśliły Jarosława Bąka. Wszystko wiadomo już w pojedynku na torach 1-2. Tutaj Tomek przegrywa 132-130 na tym torze i 3-0 już w całym pojedynku. Ale musi grać, bo każdy set urwany takiej drużynie zawsze cieszy. A dodatkowo liczy się to suma kręgli całej drużyny, także nie można sobie pozwolić na rozprężenie ani w jednym secie. Chwila przerwy i zaczniemy ostatnią decydującą partię, która zwłaszcza decydująca będzie w starciu Jarosława Bąka z Wilmoszem Zawarko. Tak mówiłem, Wimosza jak się przydusi, to zaczyna grać słabiej. Pierwszy rzut czwartego seta, czwórka ze środka. Wili jest zdenerwowany najprawdopodobniej. Nic go nie może zadowalać, no, nie ma przewagi, nie ma pewności, że wygra, a na pewno wynik jest zdecydowanie poniżej jego możliwości. Ostatnia 30 rzutów i tutaj każda próba ma duże znaczenie. Ale niestety tylko 2 punkty Jarosława Bąka w tej chwili. Gra nerwów. No i teraz zagrał na nerwach Jarosława Bąka Wilmosz Zawarko, 9. Mieliśmy chwilę przerwy z uwagi na kłopoty techniczne, drobne, ale już wracamy. Dużo mamy urządzeń elektronicznych na kręgielni i zaczynają się nam tutaj Płatać figle jednak. Tak jest. Warto wspomnieć, że ta transmisja leci na żywo. Jakość może być różna z uwagi na łącza internetowe, które tutaj niestety nas nie rozpuszczają. Natomiast umieścimy tą relację również w wersji lepszej później po meczu, także myślę, że jeśli teraz są problemy techniczne, to z odtworzenia już w lepszej jakości będzie można sobie ten mecz oczywiście powtórzyć. To jest zaleta przekazu poprzez internet. Takie mecze warto oglądać, może nawet po dwa razy. Troszeczkę nerwowo w tej chwili Tomek Masłowski. Rozpoczął ostatniego seta. Cały czas wyrównana walka między Jarkiem Bąkiem, Wilmoszem Zawarko. 8 rzutów, 40-43 w tej chwili na korzyść Wilmosza. Przypomnę, Jarek przegrywa 2-1, także ten set musi wygrać. I wówczas wygra cały pojedynek, ponieważ
po trzech setach suma kręgi zdecydowanie lepsza Miarka Bąka. No i teraz ósemka na końcu Jarka Bąka. Siódemką odpowiedział Wilmer Zawarko. Wspaniały finish na torze 4. Mniej emocji na torach 1-2 z uwagi na to, że już Milan Bąka wygrał ten pojedynek. No ale za to teraz Tomasz Masłowski 9 strącił. Odrzucił teraz Jarek Bąk do lewej ulicy. Ale szczęśliwie przerzuciła 7. No, oczekujemy bardziej precyzyjnych rzutów, bo ta precyzja jest nam teraz bardzo potrzebna. Różnica jest minimalna pomiędzy Zawarką i Bąkiem. Ale teraz widzimy, co robi Zawarko. Pełna pula ląduje na jego koncie, czyli 9 punktów. Nam będą towarzyszyć emocje. Ruszamy do samego końca. No i gdzieś tam na początku zakładaliśmy sobie, że jeżeli właśnie ta walka będzie trwała do końca, to będzie dla nas dobry sygnał, jeżeli do samego końca z taką ekipą jak Podbryzowa będziemy rywalizować. Ja chyba ten szósty bieg włączył w tej chwili Wimosz, bo druga cała z rzędu. A niestety Jarek w tym momencie zamiast trzymać się serba, trafia w środek. Być może gdzieś tam kątem oka zauważył, że dwa razy 9 zielonych lampeczek zapaliło się na totalizatorze Zawarki i od razu jakieś tam spięcie. Być może teraz będzie lepiej. Myślę, że nie do końca. 6 punktów. Bąka, chwila przerwy. Teraz stop zarządził sędzia główny. Przyplątały się troszeczkę sznurki od kręgli na torze 4. Ale błyskawiczna reakcja młodej dziewczyny. Więc za chwilę powinien być problem rozwiązany. Córka rozwiązała kręgle swojemu, rywalowi swego ojca. No to jeżeli teraz i zaczarowała, Jarkowi nie pójdzie, to będzie córka winna. Ale oby tam jakiś właśnie mały czar został puszczony na te kręgle jeszcze. Tor drugi jest do rozwiązania. No, trochę gimnastyki. I możemy wracać już do rywalizacji. Sędzia wyjątkowo prowadzi spotkanie międzynarodowe w języku polskim. Z uwagi na to, że zwyczaj jest raczej taki, aby w języku niemieckim albo angielskim sędzia międzynarodowy prowadził mecz. Tutaj drużyny z uwagi na bardzo duże podobieństwo językowe poprosiły sędziego o prowadzenie meczu w języku polskim. Jest taka możliwość. I z takiej możliwości skorzystał właśnie sędzia, że w języku polskim odbywa się całe spotkanie. To jest to, myślę, najwygodniejsze dla zawodników, bo nie każdy musi jakoś tam świetnie znać język niemiecki, a jednak Polak ze Słowakiem to zawsze są w stanie się dogadać. W międzyczasie Jarek Bąk strącił 9. Jest troszeczkę słabsze w pełnym wykonaniu Jarka, 87. Obok Zawarko 98. On też jest w lepszej sytuacji, zdecydowanie lepszej sytuacji. Coraz lepiej rzuca Milan Tomka, pomimo że mecz ma już w kieszeni. 538 kręgli Tomki. I rozpoczyna ostatnie swoje zbierane na torze numer 2. Świetny rzut Jarka Bąka do 4 kręgi, ale zabrakło dosłownie milimetra, aby jeszcze sznurek pociągnął tego skrajnego kręgla, który stał jak przyśrubowany i niestety, ale będzie jeszcze musiał jeden rzut poświęcić Jarek do tego ustawienia. Szkoda, bo naprawdę rzut był bardzo precyzyjny. Lekki podmuch wiatru i ten kręgiel by się przewrócił. Niestety tutaj wiatr nie wieje, więc kręgiel pozostał. Właśnie takie niuanse decydują przeważnie w pojedynkach. Troszeczkę szczęścia też potrzeba, nie tylko umiejętności.
No i to jest właściwie warunek konieczny w każdej dyscyplinie sportu. Niezależnie czy to jest kręglarstwo klasyczne, czy cokolwiek innego, ten procent promil szczęścia jest właściwie niezbędny w osiągnięciu końcowego sukcesu. A nie brakuje Wilmosowi zawarki precyzji w tym momencie, w tym decydującym momencie ostatniego seta, pierwszego bloku. Tylko dwa kręgle zbił Jarosław Bąk, jeszcze dwa zostaną. Nieubłaganie zbliżamy się do zakończenia tej pierwszej rywalizacji podczas meczu Alfa Wektor Tarnowo Podgórne kontra Podbreżowa Sport. Wielcy faworyci ze Słowacji, faworyci do wygrania całej Ligi Mistrzów, są na dobrej drodze, żeby wygrać również pierwsze mecze podczas dzisiejszego spotkania. Przypominamy, że to jest rewanż na Słowacji. Nasza ekipa przegrała 6,5-1,5. Doskonałe rzuty oddaje teraz Zawarko. Przyciął teraz kręgla numer 1 i kręgla numer 4. To już jest właściwie techniczny majster, czy to jest bardzo precyzyjne rzuty. I wymyka się to zwycięstwo Jarkowi. Oczywiście jeszcze cały czas jest szansa, 8 rzutów do końca. Wiemy dobrze z naszych poprzednich relacji, jak to jeden rzut może odmienić sytuację. No i absolutnie nie można ferować wyroków na 8 czy 7 rzutów przed końcem. Tego nauczyliśmy się na Mistrzostwach Świata w Lesznie. Zdecydowanie zasłało Tomek Masłowski. Gra w tym meczu. Myślisz, że to gdzieś presja zjadła Tomka, czy po prostu słabszy dzień, być może jest pod formą? Jak to byś to ocenił? Ja myślę, że suma tych wszystkich czynników, zarówno forma, jak i presja, tutaj miała wpływ na jego słabszą dyspozycję. Tym bardziej, że Milan Tomka zaczął z bardzo wysokiego C. I tutaj Tomek gdzieś jeszcze chyba podłamał się troszeczkę już na samym starcie. To, o czym wspominałem właśnie na początku, że te pierwsze sety wygrane dodają energii, a niestety przegrana na początku gdzieś te skrzydła podcina i najwidoczniej tak było w przypadku Tomka Masłowskiego. Ale decydujące rzuty na torach 3-4. Za chwileczkę nam realizator te 3-4 tory, trzeci, czwarty tor pokaże, bo tam decydujące rzuty. Że tu do końca pozostają Jarkowi Bąkowi. Słuchaj nas, bo Maciek wytrzymał. Bardzo ważny rzut teraz Jarka. Trzeba zagrać całą, aby marzyć o zwycięstwie z mistrzem świata. No i niestety szczerbate dwa. Dobre osiągnięcie Jarka, jeśli chodzi o wynik, ale już niestety przegrany pojedynek. Nie wykorzystał Jarek tej szansy, którą tutaj dał mu Wilmosz, który zagrał zdecydowanie niżej niż wszyscy chyba tutaj sądziliśmy. To się chyba w jego przypadku rzadko zdarza, żeby on miał problem z przekroczeniem 600 punktów. Dokładnie tak, a tutaj tylko 600. 607 ostatecznie. Bardzo niezadowolony jest Wilmosz. Milan Tomka też nie zdołał przekroczyć granicy 600 punktów. No te wyniki trochę mogą rozczarowywać. No co siedzi w głowach teraz Słowaków pozostałych, którzy będą jeszcze grali? No trzeba zacisnąć zęby i pokazać klasę po prostu. Koledzy się nie do końca popisali, więc niech inni nam zaprezentują tutaj
lepszą grę. Tak myślę, że zawodnicy teraz w duchu zastanawiają się, czy to forma, czy trudny obiekt, bo to zawsze, jak człowiek nie gra na co dzień na jakiejś kręgielni, to nigdy nie jest pewny tego, co się będzie przewracać, jak będzie kurwa trzymać rotację na torach, to wszystkie takie drobne rzeczy, drobne niuanse decydują o tym, jak się gra. No jeśli kolega z drużyny, który gra zawsze w okolicach 700, gra w okolicach 600, no to tutaj coś jest nie tak, coś jest zastanawiającego. Ale ja myślę, że tutaj, co ci mówiłem wcześniej, Jarek od samego początku bardzo blisko się trzymał Wilmosza i Wilmosz nie mógł złapać tej pewności siebie, tego luzu, który zawsze mu potrzebny do osiągania tych najwyższych rezultatów światowych. A być może twoja analiza jest poprawna, tego się pewnie tak łatwo nie dowiemy. Za to bardzo ciekawa para czeka nas już w kolejnym meczu, czyli Arkadiusz Stachecki kontra Tomasz Pasiak. Ja wspominałem o tym, że liczę na dobry